pracownikiem socjalnym w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, no i przede wszystkim trenerem umiejętności społecznych, bo to głównie właśnie robimy tutaj w ramach psychoedukacji dla ADHD-owców. I tak sobie myślę, że zaczniemy od takiego wstępu, czym w ogóle ADHD jest, albo czym nie jest czasami, tak mi się wydaje, że nawet zasadniej byłoby powiedzieć. I od tego, że no właśnie to ADHD ma ogromną skalę. W Polsce przez lata było niedoszacowane, teraz jakby tak mam wrażenie, że się spotykamy z takimi wypowiedziami, że jest moda na ADHD, że ludzie chcą mieć ADHD, że teraz to co druga osoba ma ADHD. No, wynika to z tego, że przez lata było jakby niediagnozowane, w związku z tym no, jakby osoby, które mają ADHD, nagle zaczynają się po prostu diagnozować, także nie jest to moda. A jeśli miałabym pokazać, jaka jest skala ADHD, to jest ona ogromna. No i tak naprawdę badania, które były robione gdzieś tam w różnych klinikach zajmujących się ADHD, pokazują, że no tak naprawdę 5% to są osoby dorosłe, a 10% to są osoby, to są dzieci. W Stanach, jak były robione statystyki, to wśród takich diagnoz psychiatrycznych wśród dzieci, no to ADHD było na pierwszym miejscu, natomiast w przypadku diagnoz po prostu zdrowotnych, ADHD było na drugim miejscu, wszystkie zdrowotne, wyprzedzało ADHD tylko jedno rozpoznanie i były to alergie sezonowe, jak wiadomo, alergie sezonowe jak bardzo są powszechnym zjawiskiem, także tutaj jakby to pokazuje, żeby Państwu, no żeby Państwu zobrazować jakby faktyczną skalę ADHD i faktycznie Stany są takim miejscem, gdzie ta diagnoza jest na wysokim poziomie, nie pod kątem merytorycznym, nie to oceniam, ale pod kątem popularyzacji. W Polsce jednak mam wrażenie, że dopiero teraz zaczęliśmy diagnozować ADHD. Więc tak. Myślę sobie, że też bardzo istotnym elementem jest to, co powiedziałam wcześniej, jak to się dzieje. Kolejna osoba. Jak to się dzieje, że kiedy mówimy o skali ADHD, to wśród pacjentów 10% to są dzieci, a 5% to są dorośli. A założenie jest takie, o czym będę też później mówiła, że ADHD mamy przez całe życie. To znaczy, to nie jest tak, że my możemy na przykład wyrosnąć z ADHD. ADHD mamy całe życie. No i jak to się dzieje, że jakby te procenty spadają, prawda, z 10% do 5%. No, wynika to z tego, że my możemy sobie lepiej radzić z ADHD i w związku z tym te statystyki są troszeczkę no, tak błędne, bym powiedziała nawet. Jesteśmy tutaj niedoszacowani, bo po prostu lepiej sobie z ADHD radzimy, a według ICD-10, czyli no, Światowa Organizacja Zdrowia wydaje klasyfikację chorób. Dotychczas mieliśmy ICD-10, w tej chwili wchodzi już do Polski powolutku, jeszcze tłumaczone, ale jest nowa klasyfikacja chorób ICD-11, natomiast dotychczas korzystaliśmy z ICD-10 i w ICD-10 takim istotnym elementem jest fakt, że jeżeli te objawy ADHD nie wpływają na pogorszenie naszego stanu psychospołecznego, no to w takim wypadku nie możemy zdiagnozować, to znaczy diagności nie mogą zdiagnozować u nas ADHD, tak? Czyli stąd jest ta różnica. Z istotnych elementów ADHD, takim tytułem wstępu, myślę, warto powiedzieć sobie o takim genderowym wymiarze ADHD. Chodzi mi tutaj o pewną płciowość tego zjawiska, bo myślę sobie, że jakbym zapytała o obraz ADHD, czyli takie pierwsze skojarzenie, z jaką osobą kojarzy nam się w ogóle ADHD, no to widzimy po prostu biegnącego, krzyczącego
chłopca, 12-latka, tak? Najczęściej gdzieś tam to jest takie pierwsze skojarzenie. No i jest to zrozumiałe, dlatego że jak popatrzymy sobie na statystyki, także w Polsce niektóre ośrodki dają dostęp do swoich statystyk, to wśród dzieci z rozpoznaniem ADHD 80% to chłopcy, a tylko 20% to dziewczynki. No i nie wynika to absolutnie z tego, że chłopcy częściej mają ADHD aniżeli dziewczyny. Absolutnie to z tego nie wynika. Wynika to z tego, że ta postać kliniczna, czyli jakby te objawy ADHD u chłopców, one myślę, że są takie bardziej obciążające dla rodziców i dla nauczycieli. To znaczy chłopcy mają takie tendencje do wchodzenia w takie zachowania opozycyjno-buntownicze, no właśnie to jest ten biegnący chłopiec, który krzyczy, prawda, jest niegrzeczny, tutaj mówię takimi stereotypami oczywiście, żeby Państwo mnie źle nie zrozumieli, no ale właśnie i to jest taka sytuacja, w której przez to, że ten 12-letni chłopiec z ADHD no, przeszkadza na lekcji, no, rodzice mają z nim jakieś takie problemy wychowawcze być może, to w takim wypadku szybciej i częściej pójdą na diagnostykę. Natomiast w przypadku dziewcząt, oczywiście dziewczynki również mogą mieć taką postać ADHD opozycyjno-buntowniczą, natomiast częściej dziewczynki no, wchodzą jakby w depresję, w zaburzenia lękowe, więc to są rzeczy takie, które no, można przeoczyć. Nie? To jest, oczywiście ja nie mówię o tym, że każdy rodzic to przeoczy, na pewno nie, na pewno uważny rodzic i uważny pedagog tego nie przeoczy. Niemniej jednak, no, jednak to zachowanie chłopców może budzić tutaj nasze większe zainteresowanie i większe zaangażowanie. I to jest jakby przyczyną tego, tak powiedziałam, genderowego wymiaru przy diagnostyce, bo no, jednak wszyscy zakładamy, że to są no, pewne niedoszacowania, a nie stan faktyczny. Dlaczego wysnujemy takie wnioski? No bo w przypadku klientów, którzy mają zdiagnozowane ADHD wśród osób dorosłych, ta statystyka wygląda już zupełnie inaczej, bo to są mniej więcej wśród osób dorosłych z ADHD, to tak się szacuje, że 55% to są mężczyźni, a 45% to kobiety. To jest wszystko około, natomiast tutaj jakby z 80% do 20% w przypadku dzieci, a tutaj mamy 55% do 45%, no to jakby pokazuje, że skłania nas to do jakiejś refleksji, prawda? Skłania nas to też do takiej refleksji, że wraz z wiekiem te objawy ADHD się zmieniają znacznie i ten aspekt taki psychoruchowy też tutaj się zmienia. Co ważne, w ADHD jest również ten fakt, że jest silnie biologicznie uwarunkowany. To znaczy, że jeśli jakaś osoba w rodzinie ma ADHD, no to znacznie zwiększa się prawdopodobieństwo, że inna osoba również będzie miała zdiagnozowane ADHD. Więc kiedy na przykład nasze dziecko ma ADHD, no warto gdzieś tam przyjrzeć się sobie. I często przy diagnostyce dzieci, klinicyści również zwracają na to uwagę, pokazując jakby to, szukając też u rodziców no takich również ADHD po prostu, bo jest to silnie dziedziczne. Kolejną taką ważną dla mnie informacją, którą chciałabym dziś Państwu przekazać, to jest fakt, że nie ma czegoś takiego jak gen ADHD, bo to też jest jakiś taki skrót trochę myślowy, to znaczy wiele rzeczy musi się ułożyć w naszym ośrodkowym układzie nerwowym, żebyśmy to ADHD mieli, natomiast no, jakby różne czynniki genetyczne muszą być skumulowane, które ostatecznie prowadzą do ADHD. Ważnym elementem również jest uznanie, że ADHD, właśnie jakie są jego jakby biologiczne podstawy,
Ponieważ biologiczne podstawy ADHD to niedobór noradrenaliny i dopaminy. I w pracy psychoedukacyjnej z klientami, którzy to ADHD mają lub są, lub z rodzinami, które są na przykład, nie wiem, z rodzicami, które mają dziecko z ADHD, bardzo ważny jest dla mnie ten wątek, że to wynika jakby z naszej biologii, tak? Czyli to nie jest tak, że ja się tak zachowuję, bo mi się nudzi, tylko no coś takiego się dzieje i czegoś mam niedobór. To bardzo ważne, żeby po trosze jakby wyeksportować to na zewnątrz, nie łączyć tego silnie ze swoim poczuciem własnej wartości, bo jak w późniejszym etapie dzisiejszego spotkania opowiem, to właśnie kwestia samooceny tutaj u dorosłych, zwłaszcza ADHD-owców, jest istotna, u dzieci również, ale tutaj w związku z tym, że ADHD było niedoszacowane w Polsce przez lata, no to również borykamy się z osobami dorosłymi z ADHD, dla których ta diagnoza jest nowa. Także ten niedobór noradrenaliny i dopaminy jest istotny i on jest istotny najbardziej w takich czterech obszarach naszego mózgu, w tworze siatkowatym, korze czołowej, zwojach podstawy i układzie limbicznym. I teraz pokrótce chciałabym Państwu zaprezentować, czym to skutkuje, że my tej noradrenaliny i dopaminy mamy niedobór. Co ważne jeszcze, zanim przejdę do omawiania poszczególnych elementów, co ważne, jest to niedobór na niestałym poziomie. No i to jest znowu taka istotna rzecz, że to nie jest stały niedobór. W związku z tym, jak możemy zauważyć po sobie, osoby z ADHD, my jesteśmy zmienni, to znaczy czasami mamy trochę więcej dopaminy, czasami mamy trochę mniej. Zawsze jest to niedobór, natomiast on jest na różnym poziomie. Na różnym poziomie nie tylko na przestrzeni całego naszego życia, ale na różnym poziomie na przestrzeni naszego dnia. Czyli tutaj mamy taką dodatkową trudność, niewątpliwie. Teraz przechodząc jakby po kolei, po tych obszarach, będę po kolei mówiła, jaki obszar i jak to się nam objawia, jaki jest obraz kliniczny tego danego niedoboru. Więc w tworze siatkowatym niedobór noradrenaliny może prowadzić do zmniejszenia uwagi, trudności z koncentracją, zmęczenia i spowolnionego myślenia. Myślę sobie, że teraz wszyscy ADHD-owcy no tak myślą sobie, aha, to z tworu siatkowatego, to jego wina, prawda? Niedobór dopaminy w tworze siatkowatym wpływa na funkcje motoryczne, koordynację ruchową, a także nastrój i poziom energii. W korze czołowej niedobór noradrenaliny prowadzi do zaburzeń funkcji wykonawczych, takich jak trudności w planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu zachowań. To też zwracam tutaj uwagę na to, że to, z czym się na co dzień ADHD-owcy borykają, to wprost wynika z naszego mózgu. Bardzo jest to dla mnie istotne, żeby Państwo na to zwrócili uwagę, że nie jest to kwestia naszego, no nie wiem, że taką mamy zachciankę, tak, że czegoś nam się nie chce robić. Wynika to z chemii w naszym mózgu. Niedobór dopaminy w korze czołowej no, wpływa na funkcje poznawcze, czyli na pamięć roboczą, uwagę i zdolność do podejmowania decyzji. Kolejne obszary to zwoje podstawy. Tutaj niedobór noradrenaliny wpływa na funkcje ruchowe, powodując zaburzenia w kontroli ruchowej, sztywność mięśni i objawy związane z układem ruchowym. Niedobór dopaminy zaś, no tutaj w głównej mierze jakby jest związany z chorobą Parkinsona i prowadzi do drżenia, sztywności mięśni i trudności w ruchu. Natomiast w układzie limbicznym niedobór noradrenaliny wpływa na reakcje emocjonalne, na regulację nastroju, no i także jakby tutaj ten obszar jest związany z objawami depresji. Niedobór dopaminy w układzie limbicznym natomiast wpływa na nagrodę, motywację i kontrolę impulsów. To też myślę, że ADHD-owcy dobrze znają. Związane jest także z zaburzeniami nastroju, no i tutaj znowu mamy depresję i zaburzenia OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
Co istotne też, dopamina ma taką funkcję w naszym mózgu, która odpowiada za selektywność sygnałów, czyli mamy selekcję. Są takie memy, ja je uwielbiam, to znaczy to jest jakby objaw cierpienia ADHD-owców, ale które pokazują, że kiedy osoba jakby neurotypowa dokonuje jakiejś czynności, to myśli o danej czynności, natomiast osoba z ADHD ma po prostu taki stos myśli jednocześnie. To jest jakby ta selektywność uwagi. To bardzo istotne znowu, żeby zdać sobie sprawę, że to dopamina jest za to odpowiedzialna i zauważyć, że jakby nie, oczywiście psychoedukacja jest tutaj bardzo istotnym elementem, o tym będę mówić, natomiast kwestia farmakologii też jest bardzo istotna, tak, bo chcę Państwu pokazać, że ADHD ma swoje biologiczne podstawy, więc żeby pomóc sobie na co dzień i żeby lepiej radzić sobie z objawami ADHD, bardzo często farmakologia jest dosyć istotnym elementem, farmakoterapia jest dosyć istotnym elementem w ogóle terapii. Także to bardzo istotne. Osoby z ADHD mają też taką silną interocepcję. Interocepcja to jest taki, jakby silnie czujemy swoje ciało. Młodzi ADHD-owcy często mówią o tym, że bardzo na przykład słyszą jakby ich serce, że czują, jak pracują ich narządy wewnętrzne. Są bardzo takie istotne elementy i właśnie ADHD-owcy również je mają. Dodatkowo takim standardowym też objawem przy ADHD, zwłaszcza u dzieci, jest problem z połykaniem tabletek. I to też taka, nie wiem, czy ciekawostka, ale też widzimy to, że mają spore problemy. W innych funkcjach dopaminy co mamy? Utrwalanie zachowań związanych z przyjemnością. Utrwalanie śladów pamięciowych. To jest kolejna też funkcja dopaminy. Kolejna funkcja dopaminy to regulacja czasu snu. I teraz tak. Dopamina jest zaangażowana w blokowanie melatoniny. I teraz spora część ADHD-owców ma takie wspomnienia, zwłaszcza z dzieciństwa, ale osoby dorosłe również to przeżywają, że nie mogą się dobudzić rano, że mają ogromne problemy ze snem. I tutaj, kiedy mówię o problemach ze snem, to działa tak na pewnej skali. Problemem ze snem jest sytuacja, w której ja spać nie mogę, ale zaburzenia snu to także sytuacje, w których mogę spać 12 godzin. Tak? To jest też istotny element. Ale a propos tej melatoniny, jeszcze wrócę, że istotnym elementem przy melatoninie jest to, że jakby melatonina jest odpowiedzialna za cykl dobowy. I bardzo często ADHD-owcy ten cykl dobowy mają trochę przesunięty. I co się wtedy dzieje? No dzieje się to, że jeżeli później wytwarza nam się ta melatonina, no to kiedy wstajemy, to jesteśmy nie do życia, tak? Czyli po prostu to jest jakby jeden objaw. A kolejny objaw jest taki, że podczas spania nie jest nam potrzebne poczucie łaknienia. Za to też odpowiada melatonina i kiedy mamy przesunięty ten cykl dobowy, no i wstaliśmy, bo musimy iść do szkoły, musimy iść do pracy, to okej, jesteśmy zaspani, ale druga strona też jest taka, że możemy, i tutaj też trochę dorosłych ADHD-owców mi opowiadało o takich traumatycznych sytuacjach, kiedy rodzice wmuszali śniadanie i to było bardzo nieprzyjemne, no a wynikało najprawdopodobniej z tego przesuniętego cyklu dobowego, że ta melatonina jeszcze nam się po prostu wytwarzała. Dopamina jeszcze ma za zadanie modulowania nastroju.
I tak jak wcześniej wspomniałam, już no silnie jest oczywiście skorelowana z występowaniem depresji, więc tutaj możemy też łatwo wysnuć taki wniosek, że dosyć często się zdarza, że osoby z ADHD mają też inną diagnozę. Nie? I to jest taka ważna informacja. Wśród osób dorosłych częstym przypadkiem jest to, że ktoś był na przykład na psychoterapii ze względu na depresję, a dopiero później psycholog lub psychoterapeuta zaleca jeszcze dodatkową diagnostykę pod kątem ADHD, bo jest to kolejna taka rzecz do pracy. Kiedy mówimy o ADHD, to można, ja tak lubię przedstawić ADHD, jego obraz kliniczny, czyli objawy na takich trzech polach. I to jest koncentracja, energia i impulsywność. Żeby pokazać Państwu, czym jest ADHD, bo mówiliśmy wcześniej, że nam, nie wiem czy Państwu akurat, którzy są dzisiaj na webinarze, bo być może w ogóle nie, bo Państwo zgłębili już ten temat. Natomiast oczywiście, że ADHD to jest ten biegnący, krzyczący chłopiec, ale to tak samo jest ten chłopiec, który siedzi, nie wiem, w pierwszej ławce i po prostu jest bardzo, bardzo zły, bo nie może się nad niczym skupić, nie? A wcale nie biega po klasie. I z energią, kiedy mamy te trzy elementy, czyli energię, koncentrację i impulsywność, to sobie omówimy po kolei, bo chciałabym pokazać, że tak jak wspomniałam wcześniej, ten niedobór noradrenaliny i dopaminy jest niestały, więc nasze zachowanie, w związku z tym nasze samopoczucie również jest niestałe. I teraz pod kątem energii. Jest tak, że możemy być w dużym przyspieszeniu, w dużym napędzie i znowu jesteśmy tym chłopcem, który biega, ale znowu osoba z ADHD to również ta, która po prostu leży w łóżku i nie jest w stanie nic zrobić i ma energię na poziomie zero. To też jest objaw ADHD. Tak samo jest z koncentracją. Jednocześnie mówimy w ADHD o tym, że są to zaburzenia koncentracji, czyli kompletnie nie mogę się nad niczym skupić, biorę kartkę do czytania i po prostu nie jestem w stanie jakby wręcz zrozumieć tych słów. To nie wynika z mojego obniżonego intelektu, tylko wynika to z tego, że nie mogę się skupić nad tym, co czytam. I to jest objaw ADHD, a jednocześnie objawem ADHD również jest ten słynny hiperfokus, tak? Czyli jak się czymś bardzo zainteresuję, to mogę nie jeść, nie pić, nie chodzić do toalety, po prostu skupić się na danej czynności i się kompletnie zafiksować. I to też jest objaw ADHD. Podobnie jest z impulsywnością, bo objawem ADHD jest to, że no właśnie, działam impulsywnie. Często osoby z ADHD mówią, najpierw robię, później myślę. I to jest objaw ADHD, a jednocześnie objawem ADHD jest prokrastynacja, czyli to, że ja nie jestem w stanie podjąć żadnej decyzji. Po prostu nie potrafię zadecydować nawet o najmniejszych rzeczach. Więc tutaj chciałabym Państwu pokazać, że jakby jest to, że ten obraz kliniczny ADHD jest skrajny. Tak, i ADHD-owcy funkcjonują jakby na takich, powiedziałabym, trzech obszarach najczęściej i właśnie przeskakują sobie pomiędzy jednym a drugim. Czasami jest tak oczywiście, że jedno odchylenie jest dla nas częstsze, natomiast nie jest to żadna reguła. Tak? Może to być naprzemiennie, może być to po prostu różnie. Co ważne, wspomniałam wcześniej o tym, że dotychczas mieliśmy ICD-10, w tej chwili wchodzi ICD-11, czyli po prostu nowa klasyfikacja chorób. I kwestia ADHD również jest tam wzięta na tapet, ponieważ już nie mówimy o ADHD, tylko według ICD-11 mówimy o spektrum ADHD. Czyli mamy tutaj jakby trzy typy, tak powiedzmy roboczo, i czyli tak jak mówiłam wcześniej, mamy jakby trzy objawy, one mogą ze sobą współwystępować, lecz nie muszą, tak? Czyli mogę mieć jakby w jednym obszarze, nie muszę mieć we wszystkich. I mamy te trzy typy, to jest typ dominujący deficytu uwagi,
i te osoby mają trudności z koncentracją i utrzymaniem uwagi, ale nie są nadpobudliwe ani impulsywne. Czyli to w ogóle nie pokrywa się z tym stereotypowym chłopcem. Później mamy głównie nadpobudliwy, impulsywny, czyli te osoby po prostu są nadpobudliwe, impulsywne, ale nie mają problemów z koncentracją i utrzymywaniem uwagi. No i oczywiście ostatni to typ mieszany, czyli osoby, które mają powyższe, poprzednio wspomniane przeze mnie objawy ADHD jednocześnie. O ile mam takie poczucie, że o ile w diagnostyce dzieci z ADHD mamy taką łatwość, dosyć poprzez to, że dzieci są w jakimś systemie, są w szkole, są pedagodzy, to nie chcę mówić, że łatwo, bo tak też na pewno nie jest, ale myślę, że łatwiej niż osobom dorosłym jest podjąć taką decyzję o diagnostyce ADHD. Myślę sobie także, że nie do końca wiemy, w jaki sposób objawia się ADHD u osób dorosłych. Mamy oczywiście różne poszlaki na ten temat, ponieważ media społecznościowe też mocno przejęły tą funkcję psychoedukacyjną, więc mamy jakieś. Natomiast ja chciałabym Państwu pokrótce powiedzieć, jakie są główne objawy ADHD u osób dorosłych, a później przejdziemy sobie do pytań, które dostałam. Żeby się puknęła w mikrofon. Później przejdziemy sobie do pytań, które dostałam, bo troszeczkę ich dostałam, więc chciałabym na nie wszystkie odpowiedzieć. I tak, osoba dorosła z ADHD, pierwszym takim objawem, który jest dla mnie istotny, to jest brak uwagi. I mamy tak, trudności w skupianiu uwagi na jednym zadaniu. Mamy łatwe rozpraszanie uwagi przez zewnętrzne bodźce, problemy z utrzymaniem uwagi na detalach, szczególnie w monotonnych sytuacjach, także myślę, że ADHD-owcy to już wszyscy wyłączyli ten webinar. Zdolność do utraty przedmiotów i zapominanie o nich, zapominanie zadań nam powierzonych, to też są objawy ADHD. Kolejną rzeczą to jest nadpobudliwość. W ramach tej nadpobudliwości mamy trudności w otrzymaniu spokoju, impulsywność, nadmierna ruchliwość, trudność uspokojenia się, mówienia zanim się pomyśli, trudności z czekaniem na swoją kolej, skłonność do podejmowania ryzykownych zachowań. Tutaj też nadmienię, że proszę zauważyć, jakie to ma negatywne konsekwencje w naszej codzienności, nie? Że te wszystkie rzeczy wynikają z ADHD. Bardzo często ADHD-owcy dorośli, którzy trafiają do gabinetów diagnostów lub na przykład na terapię, są po prostu straumatyzowani. To znaczy oni mają wewnętrzne, ogromne przekonanie o swojej gorszości, o tym, że oni kompletnie nie rozumieją, dlaczego nie potrafią się powstrzymać, dlaczego wcinają się komuś w słowo, chociaż chcą być kulturalni i wiedzą, jak zachowywać się kulturalnie, ale nie potrafią wytrwać w oczekiwaniu na przykład na swoją kolej. Ja mówię o tym dlatego i też mam takie poczucie, że taka jest idea tego webinaru, żeby pokazać Państwu, że pewne rzeczy mogą być skutkiem ADHD, bo o ile mam takie poczucie, że ADHD jest dosyć łatwe do wyregulowania, dosyć łatwe do zrozumienia, o tyle praca z tym, co nam ADHD nieleczone zrobiło, jest dużo trudniejsza, bo wtedy mamy poważne problemy z poczuciem własnej wartości, z nieadekwatną samooceną i te aspekty plus jeszcze problemy w relacjach interpersonalnych, tak? Więc jakby te aspekty są głęboko poruszające i osoby dorosłe z ADHD doświadczają ogromnego cierpienia ze względu na te trudności i tym bardziej ze względu na niezrozumienie tych jakby przyczyny tych trudności.
Kolejnym elementem jest impulsywność i tutaj mamy trudności w kontrolowaniu impulsów, skłonność do podejmowania szybkich, spontanicznych decyzji, problemy z czekaniem na swoją kolej znowu i wstrzymywanie się od reakcji na przykład na dany bodziec. Kolejny element to trudności w organizacji i planowaniu i tutaj mamy organizowaniu zadań, ale też zadań w pracy na przykład, ale też zadań domowych. Bardzo często też się zdarza, tak jak wspomniałam wcześniej, my jesteśmy na jakiejś osi, czyli potrafimy na przykład hiperfokusować się w pracy, działać tam super i mieć wszystko poukładane, a jednocześnie wracać do domu i nie potrafić zaplanować sobie sprzątania, które wydawałoby się, zwłaszcza tym neurotypowym, że jest dużo prostsze. Otóż dla ADHD-owców wcale nie jest. Często się mówi w ogóle o ADHD-owcach, że to nie jest tak, że się nie potrafią skupić, po prostu nie potrafią się skupić na nudnych dla siebie rzeczach. W trudnościach mamy jeszcze zapominanie o terminach i zobowiązaniach, trudności w planowaniu długoterminowych celów. To też wynika z tego, że te krótkoterminowe, one zwiastują no takie, są dla nas atrakcyjne dopaminowo, bo coś tam się zaraz wydarzy fascynującego dla nas, natomiast w tych długoterminowych w ogóle ciężko ADHD-owcom jest no zobaczyć ten cel, poczuć go i się tym naprawdę zainteresować. Jak wspomniałam wcześniej, osoba dorosła z ADHD jest przede wszystkim też narażona na trudności w relacjach interpersonalnych. No to ze względu na tą impulsywność, o której mówiłam, i trudności w kontrolowaniu swoich uczuć i emocji, no mają też po prostu skłonności do przeróżnych konfliktów. Kiedy mówimy o tych zmiennych nastrojach, które oczywiście nie polepszają nam relacji interpersonalnych, no to one w ogóle same w sobie są dosyć dojmujące, bo to są zmiany nastrojów, to są wahania energetyczne, o których też wspomniałam wcześniej. To jest taka trudność w utrzymaniu takiego spokoju emocjonalnego, tylko jest u mnie naprzemiennie, jest u mnie różnie, smutno, źle, dobrze i tak to się przy ADHD-owcach często zmienia. Funkcjonują po skrajności, także w kwestii emocjonalnej. Ale nie tylko w emocjonalnej, no bo w zawodowej również, tak? To są też takie problemy w utrzymaniu pracy czasami albo w utrzymaniu takiej struktury w pracy. No i tutaj znowu mówiliśmy o tej organizacji, o tych terminach. Tutaj też te problemy mogą się jak najbardziej pojawić, także koncentracji i wydajności w pracy. I też ADHD-owcy bardzo dobrze funkcjonują tak w sytuacjach kryzysu, no bo co się dzieje? Jeżeli jest sytuacja stresowa, no to się wytwarza noradrenalina i dopamina, która musi nam pomóc przetrwać stresującą sytuację. Więc tak ewolucyjnie jesteśmy stworzeni. Więc jeśli ja mam tego stały niedobór, no to ja, zwłaszcza jeśli nie jestem świadomy tego, że mam ADHD i z czego to wynika, to będę poszukiwała sytuacji, w których mogę się dostymulować, tak? No więc co robię? Robię na ostatnią chwilę. Jestem świetna w gaszeniu pożarów, tak? To są takie elementy, które też myślę, że charakteryzują ADHD-owców, że wspaniale czują się w sytuacji na skraju, i czasami podświadomie mogą też te sytuacje prowokować, bo chcą przeżywać taki stan dostymulowania, tak jak mówię, często nieświadomie. Dlatego ta kwestia psychoedukacji jest tutaj tak istotna. Przechodząc powoli do pytań, które dostałam za pomocą gdzieś tam Instagrama, Facebooka i tak dalej, to pierwszym takim pytaniem, które dostałam, było pytanie o mniej typowe objawy ADHD, czyli takie, które się no niekoniecznie z ADHD nam kojarzą. I pierwszym, które
które mi się nasunęły, o którym powiedziałam wcześniej już, bo to ja tak po prostu gdzieś ta prezentacja nam się będzie przenikać, to to, że właśnie jest to zaburzenie skrajności. Nie? Czyli z jednej strony jestem chłopcem biegnącym i krzyczącym, z drugiej strony cichutkim, który siedzi zestresowany, że nie może się skoncentrować na klasówce, więc to jest zaburzenie skrajności. Takim, myślę, nietypowym objawem ADHD, może nie takim, który nasuwa się w pierwszej kolejności, jest perfekcjonizm. I ten perfekcjonizm, on też może być wybiórczy. To znaczy, jest tak, że ADHD-owcy mogą być super perfekcyjnie ułożeni właśnie w pracy, że wszystko ma swoje miejsce, albo na przykład mieć takie przestrzenie w domu, czyli na przykład na biurku, właśnie się rozglądam, czy ja mam porządek, na przykład na biurku mieć wszystko elegancko poustalane i denerwować się, jak ktoś o centymetr po prostu przesunie. A kawałek dalej mieć na przykład fotel z całą garderobą. Są takie fotele, na których mamy wszystkie swoje ubrania, takie wszystkie warstwy. Czyli to może być perfekcjonizm wybiórczy, ale nie musi być. Generalnie perfekcjonizm jest bardzo ADHD-owy. Bardzo często on występuje u dziewczynek. Nie mówię, że u chłopców nie, ale dziewczynki ze względu, zwłaszcza te dorosłe już, które mi o tym opowiadają, to kobiety wspominają, że jakby miały jakieś oczekiwania, choć chłopcy, tak jak mówię, również mogą takie mieć i też mogą odnaleźć się w tym przykładzie. Mają jakieś oczekiwania, jakiś kulturowy, kod kulturowy dla swoich zachowań. I w związku z tym bardzo boją się, że jak przestaną kontrolować całą sytuację, to te objawy ADHD wyjdą na wierzch, więc starają się jakby tak nadkompensacyjnie wręcz traktować wszystko, czego się podejmą. Czyli są jakby bardzo skupione na tym, żeby wszystko perfekcyjnie sobie zaplanować w życiu. To im daje takie poczucie bezpieczeństwa, że no to ADHD im nie wyjdzie. Często właśnie jest to wtedy, kiedy nie wiemy, że jesteśmy ADHD-owcami, a nimi jesteśmy i staramy się dopasować do tego neurotypowego świata. Kolejnym takim mniej typowym objawem jest RSD, czyli Rejection Sensitive Dysphoria, i to jest lęk przed odrzuceniem, tak krótko mówiąc. RSD jest również takim nie do końca typowym objawem ADHD. Generalnie na przykład dzieci z ADHD mają takie tendencje, że kiedy już uda im się znaleźć kolegę, czy tam koleżankę po prostu, jakiegoś znajomego, bliską osobę, co nie jest łatwe też dla ADHD-owców bardzo często, to bardzo w związku z tym, że nie jest to typowe posiadanie dla nich przyjaciół, to bardzo kurczowo się trzymają tej osoby, bywają zazdrosne, takie osaczające, nie potrafią zrozumieć tego, że ta osoba może mieć inną koleżankę, innego kolegę. Z czego to wynika? No, z wielokrotnych też odrzuceń, prawda? Więc to jest taki wtórny, bym powiedziała, jakiś objaw ADHD. Środowiskowo, gdzieś tam jest to jakby ze środowiskiem skorelowane. Natomiast faktycznie wiele osób to zgłasza i także osób dorosłych. Jakby one również pokazują, że dosyć ciężko jest im z odrzuceniem, też to odrzucenie traktują bardzo personalnie, uważają, że to jest zawsze ich wina, że coś z nimi musi być nie tak i jakoś to tak bardzo biorą do środka, do siebie. I myślę sobie, że tyle w ramach nietypowych objawów albo mniej typowych objawów ADHD. Pewnie jest ich jeszcze wiele, ale patrzę, że ten czas nam szybko leci jakoś tutaj. Będę czytała teraz pytania, które dostałam od Państwa i
No, będę się do nich odnosić po kolei. Tych pytań mam trochę. Nie wiem, czy wszystkie uda mi się dzisiaj tutaj omówić, ale spokojnie znajdziemy jakieś rozwiązanie. Najwyżej Państwu poodpisuję albo wrzucimy z gdzieś jakieś storki. Więc pytanie, które dostałam kolejne, to czy normalne, że skupienie się na nowym hobby może być bardzo intensywne, ale krótkotrwałe? Więc czy to normalne? To też ja mam zastrzeżenia trochę co do tego pytania, ale rozumiem, że to chodzi o to, czy w ADHD czy to może być objaw ADHD? Ja odpowiem na to pytanie, które brzmi w mojej głowie, czy objawem ADHD jest to, że skupienie się na nowym hobby może być bardzo intensywne, ale krótkotrwałe. No, oczywiście, że tak, dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałam o tym hiperfokusie, no to właśnie to jest taki stan, w którym jesteśmy, kiedy dużo tam się noradrenaliny, dopaminy wytwarza. No, zgubiłam się gdzieś po drodze, bardzo przepraszam. Problemy techniczne. Mówiłam o hiperfokusie i o tym, że dosyć typowe dla ADHD-owców jest właśnie hiperfokusowanie się, które oczywiście jest krótkoterminowe. Dlaczego? No właśnie, jednak ADHD-owcy mają taką, jak mówiliśmy o tym, taką uskokowość tej uwagi, tak, że potrafimy się super skoncentrować na czymś, niemniej jednak jest to krótkoterminowe, tylko do momentu, kiedy nas interesuje dana czynność, później ciężko nam wytrwać. To takie typowe teksty, myślę, osób, które mają ADHD, to masz słomiany zapał, tak? Czyli najpierw jestem czymś podekscytowany, natomiast no, jak to słoma, szybko się pali. Wielki ogień, ale szybko się wypala. Kolejnym pytaniem, które dostałam, czy jeśli nie jestem nadpobudliwa, ale kiepsko zapamiętuję i trudno mi się skupić, to też mogę mieć ADHD? Jak najbardziej tak, można mieć ADHD tylko z taką postacią. Wcale nie trzeba być nadpobudliwym. Tak jak wspomniałam wcześniej, tym bardziej, kiedy wchodzi ICD-11, i mówimy tutaj o pewnym spektrum zachowań, czyli spektrum ADHD, jest to istotne, że nie musimy spełniać jakby tych wszystkich elementów, o których wspominałam dzisiaj. Może być to jak najbardziej taka postać, że ciężko zapamiętuję, mam problemy z koncentracją i uwagą. Jak najbardziej tak. Kolejne pytanie to... Jak rozkładać w czasie podejmowanie decyzji, by nie były impulsywne, ani też odwlekane? No, myślę, że to zagadnienie jest ogromne. Ciężko mi odpowiedzieć w jednym zdaniu. Jeśli mamy takie trudności, to ja raczej zachęcałabym do tego, żeby podjąć jakąś psychoedukację, taką niejednorazową, nie? Czyli nie na przykład takie spotkanie, ono jest super, znaczy nie wiem, czy jest super, sądzę, że tak. Fajnie jest uczestniczyć w takich jednorazowych spotkaniach, warsztatach, czy wykładach właśnie, natomiast myślę sobie, że fajnie byłoby podjąć taką stałą psychoedukację, może być w formie psychoterapii, może być w formie psychoedukacji, z Ginemedicą taką psychoedukację prowadzimy dla osób dorosłych także, także jeśli też ktoś chciałby zgłosić się na taką psychoedukację, to serdecznie zapraszamy, jest to psychoedukacja grupowa. Zamknięta taka formuła, po prostu 8 spotkań, być może będziemy to wydłużali, jeszcze zobaczymy, na ten moment to jest 8 spotkań grupowych i tam myślę, że ja mam szansę jakby przedstawić Państwu też takie narzędzia, żebyśmy je przetrenowali. No jest kilka takich, które można sobie gdzieś tam wygooglować, na przykład, nie wiem, matryca Eisenhowera, tak, to jest takie użyteczne narzędzie, czy jakieś techniki Pomodoro i inne takie,
One są, myślę, bardzo użyteczne, natomiast wtedy, kiedy my faktycznie mamy świadomość tego, co one mają nam dawać, czyli no niestety tutaj warto jednak się pochylić nad swoim ADHD i przejść psychoedukację. We Wrocławiu mamy warsztaty stacjonarne, ale też będziemy mieli warsztaty zdalne, więc jeśli ktoś z Państwa będzie chciał się zapisać, to niech pisze lub dzwoni do Ginę Mediki albo do mnie gdzieś, to ja też udzielę szczegółowych informacji. Także podałam te dwie takie techniki, natomiast no myślę sobie, że tutaj jeśli są takie problemy, to warto byłoby też po prostu pójść na jakąś psychoedukację taką szczegółową i pełnowymiarową. Niemniej jednak myślę sobie, że ważnym elementem też jest potrosze akceptacja tego, w jaki sposób się funkcjonuje i nauczyć się podejścia do takiego funkcjonowania własnego. Kolejne pytanie to jest, co kogo polecasz do diagnozy ADHD? Drodzy Państwo, Ginę Medykę. A zupełnie serio, to przede wszystkim polecam dobrze wyszkolonego diagnostę. W przypadku osób dorosłych można taką diagnozę przeprowadzić zdalnie, w przypadku dzieci stacjonarnie. Ja zawsze zachęcam do stacjonarnych wizyt, bo tak prywatnie zupełnie to uważam, że więcej możemy zrobić, kiedy się widzimy. Natomiast przede wszystkim to ja polecam wyszkolonych diagnostów i diagnostyka przy osobach dorosłych wygląda w ten sposób, że najpierw widzimy się z psychologiem, diagnostą. Też nie każdy psycholog diagnozuje, także to też dosyć istotna informacja. Więc najpierw idziemy do psychologa, a później z tą diagnozą psychologiczną idziemy do psychiatry, który daje diagnozę psychiatryczną. Ostatecznie to lekarz psychiatra daje diagnozę. Czy można mieć autyzm i ADHD? Tak, można mieć autyzm i ADHD, jak najbardziej. Te statystyki jakieś takie są rozbieżne. Ja je sprawdzałam, jeszcze aktualizowałam swoją wiedzę przed naszym spotkaniem, ale to jest tak naprawdę między 30 a 50% osób z autyzmem spełnia kryteria diagnostyczne także dla ADHD. Takie są statystyki w Polsce. Bardzo często współwystępują, nie wykluczają się absolutnie, można mieć jedno i drugie. Kolejne pytanie, które mam, a to takie ciekawostki tutaj, to są pytanie o ciekawostki, to jest, czy to prawda, że kawa usypia, a nie pobudza z osoby z ADHD? Nie, to nieprawda. Kofeina działa na blokowanie receptorów adenozyny i ona jest neuroprzekaźnikiem, który powoduje senność. No jak nam się zablokują te receptory, no to wtedy czujemy się jakby bardziej pobudzeni i czujni. Tak samo jest w przypadku osób z ADHD i tak samo w przypadku osób z ADHD, jak w przypadku neurotypowych osób, pamiętajmy o tych negatywnych skutkach używania kofeiny, tak? Jakim jest nerwowość, niepokój, bezsenność i tak dalej, także to tak przypominam. Kolejne pytanie, jakie tutaj miałam, to kontrola, overthinking, robienie i niekończenie, czy jest objawem ADHD, czy czegoś jeszcze? No, tak naprawdę to są takie objawy, które mogą wskazywać na bardzo różne zaburzenia, w tym ADHD, ale tak naprawdę to zaburzenia lękowe, depresje, OCD, wiele, taka postać kliniczna, o której tutaj dostałam, to wiele jakby zaburzeń może taką postać kliniczną dawać. Kolejne pytanie, jakie dostałam, to od jakiego wieku robi się diagnozy ADHD? Tak naprawdę diagnoza ADHD może być postawiona w każdym wieku. Najczęściej diagnozujemy dzieci między 6 a 12 rokiem życia.
No natomiast to jakby wynika z tego, że wcześniej te objawy no to mogą być trochę trudne do odróżnienia od normalnego rozwoju. Natomiast tak naprawdę w każdym wieku można diagnozować dzieci. Kolejne pytanie to, czy są darmowe i rzetelne testy online na ADHD? No to jest takie pytanie, pytanie podchwytliwe. To znaczy, nie diagnozujemy się, drodzy Państwo, przez internet za pomocą testów online, które są dostępne. Istnieją darmowe i rzetelne testy online, tak zwane przesiewowe. To znaczy za pomocą testów, z tego co kojarzę, to Światowa Organizacja Zdrowia również takie udostępnia i one są dla ADHD-owców, dla rodziców dzieci z ADHD. I to są testy przesiewowe, które jakby po ich wypełnieniu otrzymujemy wynik, który nam może pokazać, czy istnieje możliwość, jaka możliwość wystąpienia ADHD, czy jakby prawdopodobieństwo wystąpienia. Te testy przesiewowe mają nam dać informację o tym, czy iść do diagnosty. Natomiast nie dają nam informacji, czy my jesteśmy zdiagnozowani, znaczy nie dają nam diagnozy, dlatego że i tak naprawdę, drodzy Państwo, nie jest to chyba tajemnica, że testy diagnostyczne, które są robione w gabinetach, gdzieś tam piracko w internecie są. Ale to nie testy są, test to jest jakieś narzędzie, tak? Więc ja to chciałabym zaznaczyć, że testy diagnostyczne są narzędziem dla wyspecjalizowanych diagnostów i jednak ta postać diagnosty jest istotna. Tak, także bardzo Państwa proszę, żeby jednak pozostawić to osobom, które się po prostu na tym znają, żeby sobie tej krzywdy nie zrobić. Kolejne pytanie. Ojejku. W jaki sposób na problem związany z ADHD działają środki psychoaktywne, takie jak alkohol, kokaina i MDMA? No, w jaki sposób na problemy związane z ADHD działają te środki psychoaktywne? No, drodzy Państwo, nie będę tutaj robiła żadnej reklamy środkom zakazanym. Na pewno jest tak, jakby moje doświadczenie też w pracy z osobami uzależnionymi od stymulantów pokazuje mi, że istnieje korelacja między tym, że osoby niezdiagnozowane ADHD używają środków psychoaktywnych. No i to jest jakby oznaka tego cierpienia, tak, że warto się jakby zdiagnozować, aby wyregulować to w sposób odpowiedni, pod kontrolą lekarza psychiatry, przebadaną jakby zastosować farmakoterapię i psychoedukację, a nie posiłkować się no, środkami psychoaktywnymi, bo zrobimy sobie jeszcze większe kuku po prostu, więc zachęcam Państwa do diagnozowania się. Na pewno istnieje połączenie pomiędzy osobami, które mają ADHD i osobami używających środków psychoaktywnych, stymulantów wymienionych tutaj, tak? Natomiast, no i to tyle, jakby więcej o tym mówić chyba nie będę. I ostatnie pytanie, bo widzę, że już nam się czas kończy. To jest, w jaki sposób mogę przekonać moją mamę do diagnozy ADHD? Niestety z diagnostyką to jest tak, jak w ogóle z każdą decyzją dotyczącą rozwoju osobistego czy polepszenia stanu zdrowia, że nie możemy zmusić drugiej osoby do takiej diagnostyki. Możemy ją co najwyżej zachęcić do tego, natomiast tutaj ta chęć jest dosyć kluczowa. Myślę sobie, że warto zająć zawsze się sobą, a rodziców
A rodzicom dać być rodzicami, nie bawić się w parentyfikację. Natomiast myślę sobie, że ta psychoedukacja taka w formie takiej uniwersalnej, na przykład takich wykładów, czy książki, czy podsyłania jakby takich treści, żeby ta mama zobaczyła, czy faktycznie ją to interesuje, to jest coś, co możemy zrobić. Dobrze, drodzy Państwo, oczywiście nie udało nam mi się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Podsumowując, bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Pragnę przypomnieć o tym, że w Ginemedice, co wspomniałam wcześniej oczywiście, dostałam serduszko, super, dzięki. Pragnę przypomnieć, że w Ginemedice robimy tą psychoedukację dla dorosłych, że diagnozujemy też, to znaczy nie ja, ale zespół diagnozuje i że faktycznie kwestia ADHD jest dosyć, Ginemedica na pewno bierze na tapet ADHD i wszelkie formy pomocy osób z ADHD, także serdecznie zapraszamy i bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.